Dzień dobry, kochani. Ja dzisiaj robię film w biegu, tak? I nie sam jestem, ale robię film z Chełmka, bo jestem pod wrażeniem. Może nie tyle o sam Chełmek tutaj chodzi, co o jakąś ideę, bo tego takich sytuacji jest więcej. Chodzi mi tutaj o to, żeby nie bać się gdzieś jechać, spotykać się z ludźmi podobnymi do was, bo to, że my jednoczymy się jakoś za pomocą internetu, tak czy siak, czy to jest Facebook, czy to jest YouTube, to zawsze jest internet i generalnie poznajemy się i potem popatrzymy, że jest nas spora grupa całkiem, ale jesteśmy rozrzuceni po świecie, a przecież część z nas jest tylko rozrzucona po Polsce i wtedy można gdzieś pojechać, można kogoś do siebie zaprosić. I to takie pozornie sytuacje wydające się może bez większego znaczenia. A o, traktor jedzie. Pewnie będzie widać z tyłu za mną. Bez jakiegoś sensu się wydają, ale tak naprawdę to wszystko sens ma. Bo okazuje się, ja przyjechałem z Dużego Szczecina do Małego Chełmku. Jestem pod ogromnym wrażeniem społeczności tutaj. Przyjechałem do Dorotki, to u niej przecież mieszkam teraz. Świetnie się dogadujemy, wspaniale wręcz się po prostu dogadujemy. Jesteśmy różni od siebie kompletnie. Nie w tym rzecz. Nikt nikogo nie przeciąga na swoje kopyto. Każdy ma swoje i my to tolerujemy w pełni. To jest miłość, kochani, kiedy ją zaczynasz od siebie. Nie szukasz jej w innym. Żeby ten ktoś dał ci, mówił ci, jak cię kocha, chodził z tobą w związki i nie wiadomo, co robił. Nie o to chodzi. Miłość to ty. Jak ty masz ją w sobie, to ona otacza ciebie, bo świat jest twoim odbiciem. I wszędzie jest jej pełno. I tutaj jest teraz taka atmosfera, że naprawdę jesteśmy zapraszani gdzieś. Ciągle coś dzieje się. Tutaj na przykład będziemy za chwilkę jeść prażynki. Zobaczcie państwo z tyłu za mną. To są ludzie, jeszcze schodzą się oczywiście, bo my dopiero zaczynamy. Także tutaj jeszcze właścicielka domu jest w domu i jest nas pewnie 1/3 tutaj. Ale chodzi o to, że chciałem wam powiedzieć, że takie rzeczy jest warto robić. Że to, że my zmieniamy się, że ta zmiana zaczyna się od nas, to potem my przyciągamy ludzi podobnych nam. A więc, jeżeli jest taka sposobność, że możemy gdzieś pojechać do kogoś, czy kogoś zaprosić. Tak niedawno ktoś u mnie w Szczecinie przecież też był. Bo przyjechał z Londynu. I potem, kiedy my się spotykamy, to my się tak doskonale rozumiemy. Doskonale. To nie trzeba mieć identycznego spojrzenia na świat. To trzeba być tą zmianą. Każdy zmianą jest sam dla siebie. I wtedy tam pojawia się też ta akceptacja. Dla prawdziwości tego stwierdzenia, że Bóg we mnie wita Boga w tobie. A więc ja jestem takim zamknięciem jak ty. Ja akceptuję twoją odmienność. Bo ty tworzysz swój świat. Ja swój, łączy nas to, co jedyno jest ważne. Świadomość. Jeśli świadomie dokonujesz pewnych wyborów, świadomie robisz to, co chcesz, to znaczy, że ty realizujesz siebie. I wtedy wolno ci tworzyć świat taki, jaki chcesz. Ja ci go nie będę narzucał, nie będę go oceniał, nie będę ci poprawiał twojego raju przecież. Bo ty sam to robisz, ale robisz to świadomie, więc to jest twoje. To nie jest już świat, który ktoś ci mówił, powiedziano ci, że on jest taki, a nie inny. Więc wszystko zaczynasz robić od ciebie. Wtedy pojawia się ta akceptacja, że wolno ci. O, muszę tak, żeby widać. Wtedy wolno ci robić wszystko, co chcesz, bo w ten sposób wyrażasz siebie. Ja chyba wiedziałem to od dłuższego czasu. Jeszcze tak na czuja. Trudno było mi to logicznie wyjaśnić. Dlaczego ja robię tyle hałasu? Dlaczego ja tak mocno wyrażam swoje zdanie? Robię te filmy, czy te audycje, czy tyle piszę na Facebooku. Bo ja w ten sposób, kochani, wyrażam siebie. Wyrażam siebie. Tak jak teraz przyjechałem tutaj w Dorotki, jestem wdzięczny. I zamiast modlić się do kogoś, nie wiem kogo, i wyrażać tą wdzięczność, to ja po prostu sobie piję zachwyt, robię filmy w podziękowaniu. I to jest moja wdzięczność. I przez fakt, że jestem taki, co robi trochę hałasu dookoła siebie, to ja wyrażam siebie. A jak ja wyrażam siebie, to ja staję się też wyrazisty. Przez to, jakbym był bardziej zauważalny w tym kosmosie. Jak ktoś jest cichy, to kosmos prawie nie widzi, nie zauważa, nie słyszy. Jak ktoś jest pewny siebie,
to wyraża siebie. Jak wyraża siebie, to znaczy, że akceptuje to, co jest. Tak? A więc więcej dostaje, kochani. Po prostu więcej dostaje. Im bardziej siebie wyraża, tym więcej dostaje. Tutaj wam pokażę tylko ludzi, którzy już tutaj są. Proszę bardzo. Nie widzimy, co mamy mówić. Hello! To co chce to? Pomachamy. A to jest Dorotka, tak właśnie. W twarz nam ten ogień, ten dym. Leci. I tak my sobie tutaj pomalutku robimy. I to jest piękne, że każdego dnia ktoś nas gdzieś zaprasza z Dorotką. Ona ma tutaj jakąś reputację. To jest głupie, nie? Po prostu to jest małe miasteczko. Wszyscy ją tutaj znają przez sam fakt, że Dorota jest osobą niepełnosprawną, więc oni zawsze bardziej rzucają się w oczy, tak? A ona samodzielnie żyje, nie wymaga żadnej opieki. Mi się wczoraj bardzo żal zrobiło, kiedy szliśmy do jednej spań na obiad i trzeba było wejść na pierwsze piętro. Ja nie mogłem patrzeć, jak Dorota ma problem z chodzeniem po schodach. Ona mieszka na parterze, nie widziałem tego wcześniej. Ale ona nie chce, żeby jej pomagać. Ona chce sama. Po piętra weszła, potem ją wniosłem. Ale to nie o to chodzi, bo my mamy taką obsesję chyba. Ktoś nam mówi, co jest dobre, a co jest złe. I my chcemy ludziom pomagać. Bo wydaje nam się, że wtedy jesteśmy dobrzy. A to nie o to chodzi. Ty pozwól człowiekowi być sobą. Nie pomagaj nikomu na siłę. I ma to Dorota, pięknie to ma. Ona na nic nie narzeka. Na nic nie narzeka. Chodzi bardzo powoli. Ma ten problem, bo ma, ale ona nie narzeka z tego powodu. Nie chce, żeby nad nią płakać i nic takiego. Żyje szczęśliwie. Jest zadowolona. A to jest wszystko takie fajne. Ja sam mam czasem jeszcze z tym problem. Bo kiedy mnie Dorotka zawołała, żeby ją z wanny po prostu podnieść i zanieść do pokoju na łóżko, to jest takie miłe, że my możemy być pomocni. Tak? Bierzesz małą dziewczynkę na ręce, takie męskie. Ale chodzi o to, że to ma być fajne, miłe, okej. Okay. Żeby w tym nie było litości. Ludzie szczęśliwi nie chcą litości, pania się nad sobą. Nie o to chodzi. To nam się wydaje, że my jesteśmy wspaniali, bo pomagamy innym. I często, gęsto robimy to na siłę. Bo tak trzeba, bo to dobre. Nie. Pozwól ludziom być sobą przede wszystkim. Najpierw się go w ogóle zapytaj, co on chce. I czy w ogóle czegoś chce. Nie lituj się nad osobą kaleką, tylko dlatego, że jest kaleką. Bo to zbyt mały powód jest. Ty najpierw ją poznaj. Każdy w życiu po coś jest. I fajnie jest, jak życie przeżywa zwyczajnie po swojemu. I ja tak chciałem tylko to chyba powiedzieć, że pięknie jest zdecydować się, żeby robić rzeczy z potrzeby serca. Jechać w cholerę tam, gdzie was ciągnie. I chyba to by było tyle na dzisiaj. Aha, my mamy ognisko. Fajna dziewczyna, nie? I szczęśliwa. Pozdrowienia z Chełmka. Od nas wszystkich. Dla wszystkich. Trzymajcie się, kochani. Do następnego razu. Pa. Gdyby nas długo nie było, to tak bo do nas. Dobra, idziecie.